Cześć, witajcie. Ostatnim naszym materiałem wideo zakończyliśmy taką miniserię filmów związanych z 2018 rokiem, na których przedstawialiśmy Wam stan naszej budowy oraz koszty, jakie ponieśliśmy przed zimą. Od teraz wszystkie nasze filmy będą relacjonować przebieg bieżących prac, jakie będziemy wykonywać. Będę starał się, aby zawierały one maksimum treści oraz wartościowych informacji, natomiast nie będzie w nich zbędnego gadania, tak? Ponieważ szanuję Wasz czas. Jak widzicie, materiał, który właśnie oglądacie, został nagrany końcem stycznia. No, mam pewien poślizg w przygotowaniu dla Was tych materiałów. Wynika to z tego faktu, że każdą wolną chwilę staram się spędzić na budowie i brakuje tego czasu na jakieś takie chociażby powierzchowne przygotowanie materiału wideo, obrobienie materiału wideo do prezentacji. Postaram się w najbliższym czasie nadrobić te zaległości. Tak więc, aby słowa nie były rzucone na wiatr, zabieram się do pracy. W tym filmie pokażę Wam, jak przygotowuję blaty szalunkowe do szalowania wieńców od strony zewnętrznej. Wszystkie blaty, jakie będę przygotowywał do szałowania stropu, będą wykonywane w ten sam sposób, jak te zaprezentowane tutaj na filmie. Przed przystąpieniem do skręcania blatu muszę oczyścić deski z resztek betonu, ponieważ niektóre z nich służyły wcześniej do szalowania płyty fundamentowej. Z tego powodu nie są one już takie ładne jak nowe, ale dzięki temu, że używam do skręcania szalunków krętów zamiast gwoździ, nie są praktycznie w ogóle zniszczone. Następnie wybieram stronę deski, która będzie przylegać do muru. Zawsze wybieram możliwie najładniejszą, pozbawioną sęków czy innych uszkodzeń stronę deski, no po to, aby beton po wylaniu był możliwie najrówniejszy. Wysokość wieńców to 25 cm, dlatego szerokość blatu powinna być o kilka centymetrów większa. Po dobraniu odpowiednich desek wyznaczam miejsca, gdzie będą zastosowane łączenia blatu zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą pręta gwintowanego. W tych miejscach będę wykonywał otwory, dlatego wzmacniam je dodatkową deską. Używam prętów o średnicy 12 mm, które rozstawiam mniej więcej co 75 cm. Po wyznaczeniu punktów skręcam deski za pomocą wkrętów. Te, których używam, mają długość 45 mm, po to, aby po całkowitym wkręceniu w dwie deski calówki, które mam, nie przeszły one na wylot.
Do tak przygotowanych blatów dokładam dodatkowo kantówki, które będą pełnić rolę takiego oporu przeciw parciu, jakie wywoła beton w zalanym szalunku. No, mam nadzieję, że pozwoli to uniknąć nadmiernego rozpychania i wypaczania szalunku. Kantówki muszę przykręcić od strony deski, no z racji właśnie długości posiadanych wkrętów. Gdy wszystkie elementy mam przykręcone, wykonuję otwory, przez które zostaną przełożone pręty podczas skręcania szalunku. Aby deski oparły się na murzyna przeprowadzonych przez otwory prętach, muszą one zostać wywiercone w odpowiedniej odległości od góry szalunku.
Ostatnim elementem, jaki muszę zamocować, to kawałek deseczki na końcu każdej kantówki, po to, aby blat zawsze równo przylegał do muru. W następnym materiale będę przygotowywał blaty wewnętrzne, które razem z wykonanymi w tym odcinku będą stanowić komplet szalunku wieńca. Zobaczycie również przy okazji, jaki mam sposób na zamocowanie desek, które będą stanowić rusztowanie dla głównego deskowania stropu. Tak więc zapraszam do oglądania następnego odcinka. Komentujcie, lajkujcie, pozdrawiam i do zobaczenia.